Hej, witam Was! Tego filmiku miało nie być, ale jest, ponieważ parę osób prosiło mnie o to, żebym nakręciła taki jakby vlog z nagrywania filmu na wakacjach, więc pomyślałam, że taki dla Was vlog nagram. I no, więc będę nagrywać taki... A, i z góry też przepraszam za moją fryzurę, ale dopiero co wyszłam z basenu. Więc mam mokre włosy, mokre ubrania, bo miałam kostium na sobie, znaczy mam... Dobra, więc nakrywamy. Nie, teraz jestem na plaży, tak? I ja tutaj wzięłam ze sobą figurki koni. Tutaj mam drobne rzeczy, żeby mi się nie pogubiły, a tutaj konie opakowane w torebki foliowe. Wszystkie bardzo szczelnie, oprócz burzy, bo ona się słabo... Znaczy ona mi się jeszcze nigdy nie porysowała, więc jej nie pakuję. Nie chciałam, żeby mi się porysowały w tym worku. Tak. Ogólnie jak przewoziłam konie w samolocie, to wszystkie były w takich torebkach foliowych i jeszcze w takiej bąbelkowej, żeby mi się nic nie porysowało, bo wiecie, to jednak jest zawsze takie ryzyko. A tak poza tym chcę Wam też pokazać moją nową klacz. Mam tutaj. Ją kupiłam specjalnie na potrzeby serialu. Nazwałam ją Sunrise. Wy ją widzicie teraz po raz pierwszy, ale ona będzie jedną z głównych bohaterek. Właściwie to nie w serialu, ale w filmie, który nagrywam, bo to nie będzie serial, tylko taki jeden długi film. Wyjęłam ją, żeby Wam tutaj ją z bliska pokazać. To jest klacz rasy Quarter Horse. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Niedawno kupiłam sobie ogiera, właściwie no zimą. To teraz mam klacz. Nie mam przy sobie ogiera dla porównania, bo zostawiłam go w pokoju, ale jest ona trochę jaśniejszej maści, taki bardziej kasztan. Ma prześliczne warkoczyki z żółtymi gumeczkami i tutaj ma taką wisinę, latarnię, nie wiem, ciężko stwierdzić. Poczekajcie, bo teraz się rozmazało. No dobra, nie jest podkuta. W każdym razie jest bardzo ładna, podoba mi się. Teraz zrobię kilka wstawek ze zdjęciami z nią, żebyście sobie mogli zobaczyć. W każdym razie teraz będę kręcić ujęcia na plaży, bo przed chwilą kręciłam przy basenie. Jestem już nad morzem, znaczy na plaży, bo cały czas jestem nad morzem. Zaczęłam kręcić ujęcia do filmiku, ale pomyślałam, że zrobię jeszcze parę zdjęć koniom, bo też będę robić taki filmik letnia sesja zdjęciowa koni, a tutaj są piękne widoki. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jak tak dzisiaj zaczęłam nagrywać, to wszyscy ludzie się tak na mnie patrzą. Wiecie, nie dość, że z figurkami chodzę wszędzie i robię im zdjęcia i jakieś filmiki, to jeszcze mówię w jakimś innym języku i się patrzą tak na mnie. O co mi kurde chodzi? No, w każdym razie, no, jakoś ja to tam ignoruję, więc ten, nie jest źle. A, w ogóle tak z ciekawości, jakby ktoś nie widział, to jest meduza. Taka prawdziwa meduza, nie jakaś tam moja zeszlejcha. Chociaż moja kochana meduzka zawsze jest moją kochaną meduzką. To tutaj mam takiego żelka meduzę. Ona jest żywa i wyrzuciło ją morze, więc ją wsadzę. O, niech sobie pływa. Tu ich więcej na brzeg powyrzucało, to je zaraz wszystkie trzy powsadzam. Jakby co, to wszelkie plotki o tym, że meduzy parzą, powiem, że nie parzą. Na początku myślałam, że parzą, ale jak się okazało, w ogóle nie parzą i są bardzo fajne w dotyku, taki żelek. No więc to już chyba będzie koniec, to był taki króciutki mini vlog, żeby Wam pokazać, jak to jest, jak nagrywam. Chociaż to nie do końca tak jest, bo normalny serial nagrywam w domu, a teraz jestem gdzieś tutaj i trochę jest mi ciężko, ale jakoś tam sobie radę. No to nie będę już przedłużać. Pa, pa!